Siemaneczko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie gramy wojnę. Mamy wojnę z dowódcą połowców, więc nie za wesoło. Ale dobra. Tutaj Niemcy są. Ale tak. Musimy na pewno... Chciałem odbić Pragę, bo ją utraciliśmy, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Nie wiem, czy w ogóle nie będziemy musieli się wycofać do Wiednia i z Wiednia przejść z Olmuńca. Oj, nie jest za wesoło. Tyle ja to wiem. Holender. Sytuacja jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo tragiczna. Mega, mega tragiczna. Kraków też będzie zagrożony wkrótce. Trzeba zdać sobie z tego sprawę. Więc tak, z tego ruszymy, myślę, na Pragę. Znaczy, oni nie mogą mieć tych. Czekajcie, miasto królestwo, dwa oddziały. Dobra, zaraz dojdziemy. Tak. Te dwa takie marne oddziały tutaj i tutaj. Wiedeń jest raczej stracony. Nie chcę tracić generała, więc dlatego go wycofam. Wiedeń jest na pewno stracony i to trzeba głośno powiedzieć. Nie wiem, szukajmy jakiegoś męża ładnego. O, mamy jakiegoś generała. Dobra. Heheszki. Ojoj, ale głośno. Dobra. Teraz lecę tu. Kraków jest, dobra, mijamy Turę. Powiem wam, że mamy wojnę z Niemcami i z Konfederacją i to jest przekichane. Muszę się wycofać do Pragi całkowicie i zostawić po prostu Regensburg. No i wrócić do stałych granic. Zapiszemy grę. Dobra. Ciężko tu widzę. Ci się wycofali, bo mam nasz Norwegowie tam i w ogóle. Ale ta Konfederacja połowców zniszczyła całe Węgry, czyli oni obejmują po prostu całość Węgier. To jest mega, mega, mega wielkie terytoria. I Wiedeń jest stracony i to już widzicie, że to będzie wielka bitwa. I to naprawdę będą ciężkie wojska i to bardzo silne wojska, skoro nawet Węgrzy sobie nie poradzili. Trzeba otwarcie powiedzieć, że mamy przekichane. I się odwrócili i idą w stronę prawdopodobnie Krakowa. Wiedeń muszę odpuścić, no nie jestem w stanie go obronić. Musimy się wycofać i przegrupować. Jednak widzicie, nie jest tak łatwo. Ta gra jest bardzo, bardzo trudna. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jest to jednak wielka, 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 ciężka bitwa. Jedna wielka wojna. I widzicie, Duńczycy już mają chrapkę na nasz Wrocław. Co jest bardzo skłopotliwe. Ojojoj, ale będzie rozbiór Polski. Ale dobra. Przegrupujemy się. Norwegowie może ich zajmą. Nie chcę znowu przegrać Polski kampanią, nie wiem, jakoś nie udaje mi się. Pamiętam, że kiedyś właśnie pomogłem Węgrom i wszystko wyszło, a teraz Węgrzy po prostu stali samotni. No i jak widzicie, no nie pykło. Nie mogę zaatakować. Czekajcie, ten też nie może. Dobra.
To się porukrytowało, no ale już widzicie, jesteśmy na minusie, tracimy Wiedeń. Konfederacja Połowców jest najsilniejsza wojskowo, ja pierdykam. Ojej, ojej, możliwe, że znowu skończymy za szybko. Ale dobra. Nie wiem, czy ten Regenersburg nie zostawić i się wycofać. Nie wiem, czy damy radę. Myślę, że raczej nie damy rady. Trzeba się po prostu stąd ewakuować. No cóż, wracamy. Te dwa oddziały wyślemy do Regenersburga, niech tam siedzą. Jeszcze tak, trochę wyżyłujemy. Sorry, muszę tak zrobić. Nie mam wyjścia. Dobra. Oni zaraz nas atakną. Dobra. Generał zawsze ok. Dobra, tu będziemy się bronić, nie? Dobra, mijamy turę, bo nie ma na co czekać. To jest jednak masakrycznie ciężka wojna. I podeszli jeszcze Niemcy. Super. Dobra. Dobra, przegraliśmy. Dobra. Jednak nie odbijemy Pragi. Dobra, może to zawalczy. Zobaczmy, jak tam sytuacja wyglądała. Może się uda to wygrać. Jest duża szansa, więc warto spróbować. Bez takiego, wiecie, trzeba spróbować, może zawalczyć tą bitwę. Co on ma jeździć? Działy głównie piechoty. Dwóch generałów. No ja to zawalczę. Będą mi się udać to wygrać. Mam generałów, mam konnicę, którą możemy wykorzystać. A jego piechota na taką konnicę nie jest odporna, bo to jednak miecznicy, nie włócznicy czy pikinierzy. Więc powinno być spoko. Dobra. A tutaj szybko. Oni nie będą gonić, czy będą szli też na piechtoka? Też na piechtaka. Dobra. Szybko, 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 szybko. Ocenimy sytuację. Niemcy gdzie są? Niemcy są... tam dopiero, no ale dobra. To biegiem w takim razie, panny. Dobra, czekajcie. Dobra, lecimy jedną konnicą już. Dobra, wbijamy się i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. Ładnie pykło i teraz tak, wycofujemy się. Wycofać się, wycofać się. Szybko, szybko, pany, szybko. Szybko, szybko, panowie, wycofać się. Dobra. Walnęliśmy ich naprawdę, naprawdę nieźle. Dobra.
Dobrze. Dobra. Czekaj, rzuć to, dobra. Dobra, leć, 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 leć szybko. Póki nie ma wrogów, wygramy to, mogę, chciałem to odpuścić. Ale konnica to taki oddział właśnie superowo miażdży i niszczy. Dobra. Jeszcze jakiś oddział kuszników ciężkozbrojnych. Trzeba ich szybko, szybko zneutralizować. Trochę nie wyszło. Ale... Dobra. Generał wroga nie żyje. Dobra. Szybko, 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 pany, pany. Kurwa. And perhaps our chances of victory with it. Dobra, szybko, 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 panie, szybko. Jeszcze jeden generał i git. Ale raczej to wygramy. No szkoda, straciliśmy naszego arystokratę. Dobra. Wycofajcie szybko, bo nas strasznie jest jesteście zniszczeni. Szybko się wycofać, panowie. Szybko, szybko. Daleko, kurwa, uciekać. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Dobra, szybko teraz, tak. Dobra, nie uciekajcie, brońcie to. Tutaj trzeba się przegrupować i dobra. Są nasze wojska, marnie, marnie to wygląda. Przebiegnijcie tu. Czy te oddziały są? Dobra, leć tutaj. Szybko, szybko, szybko. General, our allies may lose heart and flee. The enemy general lies dead. Z dwóch za dwóch. Uciekajcie, kurwy głupie. O, ty na nogach idziesz, super. Ram. A tutaj jakoś rozwaliliśmy, ale nie wiem, czy my to damy. Niby zabiliśmy w siebie więcej, ale on ma jednak tych jeszcze ciężko zbrojnych, kurwa, kuszników, których trzeba rozwalić. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. A, wątpię. Biegnijcie, biegnijcie. Tutaj. Dobra, możecie się wbić.
Heavy force remains. Biegnijcie, kurde, debile. No i strzelać, panny, strzelać. A nie obracać się. Tu walka jest. Nie wiem, czy to nie generał został, to tylko został generał. Kicha. Chyba wygraliśmy, ale straty nieziemskie. Ach, czyste zwycięstwo, ale przytoczone śmiercią tyleś osób, to nie jest tak kolorowo. Dobra, ale Pragę zdobyliśmy. Ale nie mam wojska, to jest rzeź po prostu naszych terytoriów. To jest po prostu walka z dwoma największymi potęgami Europy Środkowej. I to naprawdę znowu nam nie pykło na wizji granie Polską. Najgorzej się gra tą Polską. Jest tak strasznie ciężkie. Strasznie, ale będę grał do ostatniego tchu. Może Konfederacje się pokłócą z Niemcami. To było bardzo, bardzo fajne. Ale wątpię. Ale wątpię. Tu się biją. A niech się biją jak najdłużej. Dowiedziałem to, że jest przegrana. No wiem, no nie cieszcie się tyle. Ojejku, dzisiaj jeszcze tą statystykę powinien wysłać. Kraków jest zagrożony, to na pewno. Ten oddział, który mi tam zasłania wizję, mnie bardzo irytuje. Niemcy może by chcieli jakiegoś pokoju, czy może coś. Taki mamy placek, nie państwo. Trzeba było pomóc Węgrom, zanim Konfederaci się rozwinęli, ale chciałem wojnę z Niemcami, to mam wojnę z Niemcami. Ci mnie prawdopodobnie zaatakują, ale... Ale tak się nam zamierzać stopniowo. To chcieli wyczuć moment, żeby to zrobić, więc... Poczekamy, zobaczymy. Nasza sytuacja jest tragiczna. To jest ogólnie na streamie, jak nagrywałem, to widać, że komputer po prostu nie daje szans. Prawda jest mega trudna gra i nigdy jej nie oglądnę. Garnę zajebiście. To będzie został tylko jeden generał. Jeszcze staruszek. Norwegia właśnie. Federacja z Danią sojusz. Tragedia. Kasy też nie mieć, nie mamy. 36% wojska tylko mamy, zaledwie. Tego, co ma komputer Konfederacją, więc... sobie wyobraźcie, jaka to jest kompletna paranoja i różnica. Na razie tu... Król może jeszcze powalczyć, no ale nie za dużo. Gdzie moi, co moi sojusznicy, czemu nic nie robicie? Zobaczmy sobie na spis przeregowania i zobaczcie sobie to. Wojskowe. Oni są cztery razy silniejsi od nas. Wszystkim. Wszystkim są najpotężniejsi. Naprawdę to się tragicznie ułożyło. No i w tej turze no nic nie mogę zrobić za bardzo. Mogę po prostu minąć turę. Nie mam w ogóle pomysłu, ci zajmą zaraz Regensburg. Zaraz będzie bitwa o Pragę znowu i w ogóle tak się dzieje. Dzieje wojna, to jest taka gra, to pamiętacie, grałem Francją. To było tak, że... Dostałem tego generała dodatkowego i tam mi to skoczyło. Francja miała bogatsze miasto i sojusz miałem z Niemcami, czyli po prostu miałem... najgorszego wroga jako sojusznika, więc wyobraźcie sobie, jak jest teraz, jak mam najpotężniejszych wrogów, to
Konfederacja Połowców, która mnie rozbierze za wsze czasy. Kurewska wojna. I oni będą nadchodzić większymi masami. Naprawdę przekichane. Nie wiem, co my zrobimy w tej sytuacji. Nie wiem, co wy byście zrobili, ale jak zagracie w tą grę, to zrozumiecie, jak to jest przekichana gra. Te Duńczycy mnie atakną, to jest, ja to uważam za bardziej niż pewne. Ja miałem ten Szczecin, tu bezpieczną północ. Ta Konfederacja ma większość terenów od południa. Cały Tatry, Bieszczady, całe Karpaty, to od południa oni tam są. Powinno być tak, że powinniśmy mieć więcej wojsk, więcej kasy i powinno być łatwiej, ale w tej grze właśnie nie o to chodzi. Osada oblężona. Zamieszki już tu z tymi zamieszkami. Tam jest wojna, Halicz się zbudował. 35% ich wojska mamy. Nigdy tak słabo mi nie poszło, jakoś jakieś błędne decyzje. Tą wojnę z Niemcami niepotrzebnie wywołaliśmy, mogliśmy się dobrze rozwinąć. Ale co mi z tego, jak nie mamy wojska? To co on ma tutaj? Dobre wojska ma. A my co tu mamy? Jednych strzelców. Aj, to będzie 6. Będzie rozbiór naszego kraju, ja wam to już mówię. No już nadchodzą posiłki. Dobra, musimy na pewno bronić Krakowa. Kraków jest dużo większy. A tak dobrze nam szło, naprawdę dobrze. Tylko ci Węgrzy przegrali. Jakby Węgrzy nie przegrali, tośmy bez problemu mogli coś zrobić, a widzicie, jak nas wchłaniają, jaki jest atak? To komputer dyplomatycznie wie, żeby nas po prostu zaatakować frontalnie i wykorzystać naszą słabość. Duńczycy nas zaatakują, Niemcy, Praga, Ołomuniec, Regensburg, Wiedeń. No i to nie będzie kolorowo, mamy najgorsze położenie na mapie. Najcięższe wojny, bo mamy tak naprawdę samych wrogów, mimo sojuszników, których mamy, to Francja okazała się bardzo przeciętna i bardzo podupadła. Republika Nowogródzka wkrótce rozgromi Litwę i to będzie nasz kolejny wróg. I to jest raczej pewne. To się nie ma co łudzić, że to na pewno będzie przegrana tego kraju. I że będziemy mieli kolejnych wrogów i wkrótce... Ej, znowu niepomyślna kampania. Ale będziemy do skutku grać. Francją nam się udało przejść, więc to był sukces, to był ten dzień. No ale nie wiem, kiedy Polską się tak naprawdę uda. Będę nagrywał do samego końca. Tak jak kiedyś, żeby było jak najwięcej tych odcinków, bo taki jest plan, bo chciałem Belluma nagrywać, a jeżeli się to skończy i przegramy, to po prostu inny Total War, póki nie ma Trzech Królestw. Jesteś za stary. A nie chciałem tego. I widzicie, cała pełna armia idzie. Trzeba mieć jakieś oddziały bronne, bo... Bawarczy, co jest dupczeć ode mnie? Dobra. Odbiliśmy się. Dobra. Mają 30%, oni cały czas rosną. Dobra. All that is left for us is to fight. Glory to both our people. Wielkim zakonu.
Może mi pomogą. To jest Szkocja. Ciekawe, skąd on się tu wziął. Szkocja, wrogowie. A nie aż wojny z Konfederacją. Mógłbyś tak zająć na przykład taki Wiedeń. Coś zrobić dla nas. A, to tak, to tak. To miała być przegrana. To mieliśmy odpuścić ten zamek. No, przykro mi, nie mieliśmy szans obronić tego miasta. Ja to nie miałem szansy. Zbyt jesteśmy rozrzuceni. Musimy scentralizować wojska w jednym miejscu. A Praga Umunie jest naprawdę świetne. Tam jest warunki obronne, defensywne. Jako strategię tam łatwo można się ustawić, przygotować, zaatakować i tak dalej. Więc na to nie możemy tam narzekać. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, też nie jest za wesoło. Nie rozwijamy się. Podupadamy. Kolejne miasta. Dwa miasta nam poszły. To jest naprawdę dużo przychodu. To jest naprawdę jedna pełna armia, którą bylibyśmy w stanie wystawić. Kraków jest aktualnie oblegany, czyli nasza święta, najświętsza stolica. O kurwa. O Jezus, jaka to jest rzeź. Jaki to jest rozbiór. Aż... Ja tego nie wygram, więc tylko komputer może to wygrać. Dobra, ale dał sobie radę, ale już nie ma wojsk. A widzisz, jak im handel kwitnie, jak są oni rozwaleni, jak oni rosną szybko? To jest niesamowite. Wręcz to jest wręcz niesprawiedliwe. Wręcz okrutne dla naszego kraju, że tak się stało. I to mi się w ogóle nie podoba, że Węgrzy tak sobie łatwo przegrali. A my dłużej żyjemy od Węgrów, ale... No Kraków jest oblegany. Halicz wkrótce też będzie oblegany. Halicz, Kraków, jak to upadnie. Dwa takie potężne dość miasta, które daje mi co... Nie wiem, ale gram, że nie spróbuję to pomyśleć. Spróbujmy... Nie wiem, przegrupować się... A jak się cofamy, nie będziemy mieli kasy, żeby to prowadzić tą wojnę. Co, prawda, że nie mamy wojsk, ogólnie rzecz biorąc. Te wojska nie są świetne, ale jest ich dużo. Dobrze. Wojsk jest, ten jest tak najgorzej. Rekrutacja, budowa zakończona, coś się pozwiększyliśmy. Jeszcze przychody, no marne 20 tysięcy tylko. Dobra, robię nas drobno i cóż. Potrzebuję wsparcia, ludzie, wsparcia potrzebuję. Jesteś ładna, ale tutaj potrzebuję wsparcia. Nawet nie mam tu wojsk, żeby tu podesłać. Dobra, wrzucę to, bo co tu mam zrobić? Tego nie chcę, to za drogo mnie wyjdzie. Myślę konnicę po prostu. Dobra, na stolicę, bo stolicę to ja na pewno muszę obronić. Dobra. Naprawdę nie mam co tu zrobić. Mijamy turę, nie będziemy jakoś specjalnie czekać. A, nie zobaczymy, jak tam Halicz wygląda. No, plan był dobry, plan się zmierzał, tylko Francja tym razem nie wypaliła. Tak samo tutaj Węgrzy też nie wypali jako sojusznicy, wszyscy są bardzo przeciętni. Może Norwegowie mają jakąś siłę przebicia, ale nie widzę, żeby zajmowali ten Szczecin zbyt szybko. Taki Wiedeń teraz to Konfederacja ma taki obrót. Dobra, to powinien wygrać nawet sam komputer, więc po prostu zapiszmy. Raczej pewne zwycięstwo. Dobra, ale w razie czego trzeba podesłać posiłki, nie? Teraz idę tam tą wieżyczkę naprawić. No i teraz będą takie typowe obronne sytuacje będziemy mieli. Nie będziemy jakoś specjalnie ofensywnie grać. Halicz muszę przejrzeć na oczy, co tam w Haliczu. Niemcy nas będą cisnąć i nie wezmą na pewno pokoju. Nawet nie próbuję. Bo ja to wiem, jak oni działają. Oni zawsze ciągną. Jak już jest wojna, tutaj pokoju zazwyczaj w Berlumie raczej nie jest do osiągnięcia, a nawet jak się go osiągnie, to zaledwie na parę, dokładnie parę chwil
a potem wszystko szlak trafia i wypowiadają ci wojnę. To jest tak, jak kiedyś graliśmy. No i niby byliśmy, wzięli z nami wasalstwo i tak nas chcieli pokonać, więc to jest takie chwilowe zaledwie, takie chwilowe, żeby coś się stało, żeby spróbować, ale to nie działa na dłuższą metę. Na pewno nie działa. Która jest godzina? Jeszcze chwilę tego odcinka. Naprawdę odcinek bardzo skomplikowany, to nie powiem, że nie. Dowodzenie, dobrze. Psancjum. Mam naprawdę dobrą sytuację sojuszniczą. Ale to jest po prostu rzeź. An honor to serve, my lord. An honor to serve, my lord. Tam na Halisz też się zabierają. You are to die. Tu jest jakaś, tu miała być garnizon spory, więc i jest. Dobra, narobimy sobie trochę expa. Dobra, przegrupujemy się, tu na moście staniemy tym oddziałami. Wrocław jest niebroniony, więc we Wrocławiu trzeba zrobić jakieś wojsko. Teraz tak Praga, jak tam Praga? Król jest już zniszczony wojną. To jest jeszcze te wkurzające, zajebiste oddziały strzelaków, one tak wiele biją. Dobra, jeszcze dwie tury. Na 90 skończymy dzisiejszy odcinek. Ale powiedzcie, że jest niewesoło. Że jest ciekawa, na pewno ta kampania nie jest nudna. W tym wymiarze, który mi się dzieje. Naprawdę, kiedyś mi dużo lepiej tą Polską poszło, no naprawdę. Starałem się robić wszystko według tego takiego planu, który sobie zamierzyłem, więc powinno być lepiej, ale jak widać, no nie wyszło. Nie tak się stało, jak powinno. Tutaj są wojska i tutaj idzie pełna arma konfederatów. Konfederacja połowców, jak konfederacja Corvin Brown i tak dalej. No, musimy się wycofać przeciwko takiej fali. Och, pierdzie. Musimy to automatycznie, bo to na pewno jest przegrana. Fuck. To jest naprawdę elitarne wojsko. I do Krakowa się schowajcie. I co ja wam poradzę? No i rozbiór Polski się zaczyna. Stopniowy, ale rozbiór Polski. I tragiczny rozbiór Polski. Póki mamy Kraków, Wrocław i Gdańsk można grać, ale już widzicie, Republika Nowogrodzka poradziła sobie z Litwą, bo Litwa ma jeszcze gorszą sytuację. Tylko my mamy podobną bardzo. Heju. Dobra, jeszcze jedna turka. Papież zmarł. Widzicie, już sami generałowie zaraz będą. Klątwa, papież wybrany, nad nim mieliśmy już swoich tutaj. O. Mogę na nich zawołać krucjatę. Dobra, może to coś pomoże. Dobra, papież nawołuje do krucjaty. Moja jedyna, ostatnia nadzieja. 10%. Wieziowie straceni, osada oblężona, Praga. Dobra, król se da rady, ale Już naprawdę nie mam tu wojska. No jest kolejne wojsko, Jezus. Boże, ja zapłaciłem z własnego skarbca za tą krucjatę. Ja zapomniałem, że jak jestem, zwołuję krucjatę i mój jest papież, to jestem na minusie. Ja pierdoszę.
Ja pierdykam, co to się odstanęło? No ale dobra, mimo tutaj może... Może się przekrupują, ale wątpię. Niech cały świat na nich ruszy. To jest i tak była moja ostatnia nadzieja. Dobra, ci się wycofali spod Pragi. Dobrze. A nie jednak. Nie mamy szans. Widzicie, ci nawet mogą się ustawić nie tylko pod nas, ale i pod Niemców. Zobaczymy, kto weźmie udział w krucjacie. I czy to na chwilę chociaż odepchnie. Ja pierdykam. Pragę też muszę odpuścić, bo też nie obronię. Niczego nie obronię, bo zrobiłem krucjatę, a to mnie kosztowało oczywiście 30 tysięcy golda, bo tak to działa, to nie jak w zwykłym mediwalu. No i trochę zawaliłem, więc trochę smuteczek sytuacja. Trochę smutek sytuacja, więc... Smutek, może weźcie udział, weźcie, powiedzcie mi wojnę, może się wycofają, może coś. Nawet nie mam jak w przyszłym odcinku, albo okaże się, że umrzemy, że Polska ginie, albo zawsze krucjata nas uratuje. Ale musimy się wycofać z Pragi, z całym tym wojskiem. Spierdykamy z Pragi i lecimy do Muńca. Wszyscy mają wojnę, super posłuchali, sporo ludzi posłuchało mnie. Sporo osób z krucjata się zmogła, bo z własnej kieszeni oczywiście ją zasponsorowałem. Musimy się wycofać, pewno, że mam własnego papieża coś dawać. Ale to raczej się obroni, chociaż naprawić się, Jezus, jak jest jeszcze. Dobra, ale w tym odcinku się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w którym zobaczymy, czy krucjata coś pomoże, czy Konfederacja Połowców trochę się wycofa. Nasz stan gospodarczy, nasz stan terenowy wrócił do stanu sprzed wojny z Niemcami, ogólnie też stracimy Pragę, więc nasze królestwo będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zajmować tylko i wyłącznie 6 prowincji. Dzięki wam za uwagę, zobaczymy w kolejnych odcinkach, bye bye.